Cześć. Mamy w końcu sobotę. Pogoda jest taka sobie. Cały tydzień było w miarę ciepło, a teraz tak jest ledwo jak dla mnie, no i pada. Ale nie o tym. Ostatni weekend jest z chlebodziankami w Urszi. Dlatego wstałem o 8 rano, umyłem się, zjadłem śniadanko. Jestem już gotowy na to, żeby wyruszyć po ostatnie jagodzianki od Urszi. Zobaczycie je, jak wrócę. Update. Wróciłem. Misja była trudna, warunki są krytyczne. Nawet grzmi, leje jak z cebra. Gdzieś tam, o, tam widać w tle, o. Są na stole te różowe opakowania, tam wszystko jest różowe, na paragon jest różowy. I dostaliśmy, o, taką torbę. Nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że widać. Ale no, misja zakończona sukcesem, także będzie mogła Kasia zjeść sobie na śniadanie taką jagodzianę. Ja, że wstałem wcześniej, to już zjadłem. Ale do kawki będzie wchodziło jak złoto. Andrzeju, co właśnie zjadłeś? Chyba widać po palcach. No, a dobra. Jagodzianki wjechały mocno. Ja też już jedną zjadłam i chyba zaraz zjem drugą. Bo znowu jestem głodna. Powiem wam, że mega pyszne są te jagodzianki. Naprawdę. Warto było spróbować, bo jak wy to oglądacie, to pewnie one już nie są dostępne, dlatego że to jest ostatni weekend, kiedy można u Urszy jagodzianki kupić. Jaram się nimi na maksa. Są przepyszne, są przepiękne. No zobaczcie, przecież to dzieła sztuki. Barwią palce i języki. Tak, barwią palce i języki. Powiem wam, że jak ja jadłam tą rano, to mega mi się z niej ten sok lał, a byłam za leniwa, żeby od razu iść umyć ręce, więc zjadłam do końca, a potem miałam takie fioletowe smugi na palcach. Brałam bardzo długi prysznic, żeby się tego pozbyć, ale pozbyłam się. Także tak, stwierdziłam, wcześniej myślałam, że nagram teraz kolejny film, czyli projekt Denko, bo mam już cały worek zużytych opakowań po kosmetykach. No ale doszłam do wniosku, że jak się umaluję, to potem nie będę w stanie zjeść tej jagodzianki. Więc zwiążę włosy i zjem ją jeszcze teraz, bo potem w razie czego fioletowe plamy na twarzy będę mogła przykryć podkładem. Także tak, no, zabieram się za jedzenie. No i wracam do was, już troszeczkę ogarnięta. Nagraliśmy z Andrzejem projekt Denko, wyjdzie z tego mega tasiemiec, bo miałam bardzo dużo rzeczy. Także pewnie jakieś 30 minut filmu lekko. Mam nadzieję, że to przeżyjecie, w razie czego można przewijać. Andrzej, jak tam gdzieś słyszę, ale nie widzę. O, teraz chyba widzę. Andrzejku, co ty tam robisz? Siedziłaś kwiatki do zlewu, w sensie uwalone te gałązki. A, bo tak na szybko odrywałam. Zaraz je stamtąd zabiorę. Już się zabrałam. Tak, musiałam, słuchajcie, mamy kwiatki, ale kilka z nich umarło i stwierdziłam, że będą mi brzydko w karze wyglądały, takie umarte. Także tak, powiem wam, że ostatnio mieliśmy ciężki tydzień, taki bardzo wykańczający emocjonalnie też chyba, w związku z tym, że ogarnialiśmy dużo rzeczy związanych z naszym mieszkaniem. To jest ta ekstra część. No i przez to, że ostatnio byliśmy tacy zalatani, już dawno, mam wrażenie, nie było takiego gruntownego sprzątania i ono się wydarzyło wczoraj i dzisiaj, dlatego że przyjeżdżają do nas goście ze Szczecina. Ciocia Andrzeja, Justyna z córką Hanią. Także była mobilizacja i dobrze może, że tak wyszło, bo naprawdę już prosiło trochę o pomstę do nieba. To nasze sprzątanie takie pobieżne. Także już chata wygląda ładnie. Trochę odsunęliśmy kanapę, żeby potem można ją było rozsunąć, żeby można było na niej spać. Andrzejek za chwilę idzie po naszych gości, a ja mam misję do ogarnięcia, mianowicie prezent dla naszej sąsiadki. I przyznaję się, biję się w pierś, nie mam żadnego pojęcia, co jej kupić. Bo wiem, że Paulina lubi kosmetyki, ale jednocześnie wiem, że na bardzo dużo rzeczy jest uczulona. Więc nie chcę, wiecie, kupić jej czegoś, czego potem nie będzie mogła użyć. I po prostu... tak, no. Mam mega zagwostkę. Co takiego moglibyśmy jej podarować? Na szybko muszę to wykminić, bo dzisiaj jest sobota, a Paulina ma urodziny jutro.
Także tak, już rozmawialiśmy o tym w środku tygodnia. Ale jakoś tak nie przyszło mi do głowy, żeby coś zamówić przez internet. Dopiero dzisiaj, jak nagrywam odcinek, to przecież przypomniałam sobie, że Paula lubi bardzo te produkty do wozu z tego Life Organic, Bio Organic. No, coś tam takiego było w tęku. bardzo fajna marka. No i mogłam jej coś zamówić, ale nie pomyślałam o tym, a teraz już jest za późno. Więc zostaliśmy z ręką w nocniku, prawda, Andrzeju? A te handlowe niedziele to były kiedyś, były super. No, naprawdę powiem wam, że byłoby dużo łatwiej, gdyby w niedzielę sklepy były otwarte. Też odczuwamy to teraz przy okazji szukania rzeczy do mieszkania. Czasem tak byłoby miło, gdyby te Leroye, obie inne takie były otwarte przy niedzielce, ale nie są. Także tak, nie będę dyskutować o tym, czy to jest słusznie, czy nie. Mówię tylko, że czasem łapiemy się na tym, że chcielibyśmy podjechać do sklepu, ale nie możemy, bo jest niedziela. No i co? Koniec mojego gadania. Siadam i rozkminiam szybko, co takiego tej Paulinie moglibyśmy kupić. Ja, słuchajcie, byłam szybko w galerii Mokotów i muszę wam powiedzieć w ogóle, że jak wracałam, to minęłam po drodze pana, który niósł przepiękny, ogromny bukiet kwiatów i kebaba. Jeżeli obie te rzeczy były dla jego partnerki, to ja nie mam słów. Po prostu facet idealny. Ale dobra, nie o tym. Paula, nasza sąsiadka, urodziny ma jutro i nie miałam żadnego pojęcia, co jej kupić, więc poleciałam do Body Shop. Od razu kupiłam kilka rzeczy dla siebie. Tak już bywa, słuchajcie. No, ale poczekajcie, rozpakuję się i zaraz wam pokażę, co takiego konkretnie tu mam. Dobra, wróciłam. Tak na szybkości się pokazuje, bo zaraz Andrzej przywiezie naszych gości. W ogóle może to i dobrze, że pociąg był opóźniony, bo zdążyłam pobiec po te rzeczy i wrócić. Tutaj mam coś, co właśnie kupiłam z myślą o Paulinie. W zasadzie głównie te dwie rzeczy. Zobaczę, może jeszcze coś tam jej dorzucę. Z Paulą mam taki problem, że mam wrażenie, jak z nią rozmawiałam, że ona na sporo rzeczy jest uczulona. I po prostu, wiecie, nie chciałabym kupić czegoś, czego nie będzie w stanie zużyć, więc poszłam w taki zestaw kremów do rąk. Możecie zobaczyć, tutaj jest seria Avocado Sha i jeszcze jeden jest migdał. Takie roślinne. Pani powiedziała, że te konkretne serie nie są aż tak mocno perfumowane, więc nie powinny podrażniać. No i właśnie tutaj jest taki drugi zestawik. To myślę, żeby się mogło przydać Pauli też na saunę, jak ona tak, wiecie, lubi się tam natrzeć między seansami, bo tutaj mam taki fajne, takie masło fajne do ciała, właśnie z, Boże, migdała, tak, z mleka migdałowego. I do tego jest awokadowy krem pod prysznic, także jedno z drugim zapachowo się fajnie łączy, tak sądzę. No, przy okazji mam to jest ten taki jogurtowy balsam do ciała. Nie znam tego zapachu. Nie będę otwierać, bo mam jeszcze jakiś taki, ten po prostu był przy kasie i nie kojarzę tego zapachu. W sensie nie miałam nigdy nic z tej serii zapachowej, więc wzięłam. Do tego mam witamina C witamina D chciałam powiedzieć. I aloes. Dwie takie maseczki w płachcie. I mam jeszcze takie miniaturki i myślę, że to też dorzucę Paulinie, bo to jest takie bezpieczne wyjście, czyli mianowicie, Boże, słuchajcie, mam zaćmę, napisy są po angielsku, jak to się nazywa po polsku, odżywka do włosów, odżywki do włosów, dwie takie miniaturowe, tak mi się wydaje, że taki trochę miszmasz, ale akurat, tak bym powiedziała, na przetestowanie. A no właśnie, naprawdę, jeżeli chodzi o Paulę, ona sobie te składy czyta. Ja do końca się na tym, w sensie, wiecie, nie wiem, na co ona tam dokładnie jest uczulona, więc tak sobie myślę, że to i te odżyweczki to będzie git. Tak to tu wrzucę i w ogóle obczajcie, jaką uroczą kupiłam torbę, trochę jak dla dziecka, ale Paula ma kota takiego uroczego, nawet trochę podobnego do tego z torebeczki. Także tak, taki prezencik dla Pauli. Mam jeszcze kartkę, wypiszemy ją pewnie już jutro. I co? No i czekam na naszych gości.
pierwszy raz będę widziała ciocię Andrzeja na żywo. W sensie poznamy się, bo wcześniej nie miałyśmy okazji, także fajnie, mega się cieszę, bo tak przez telefon jak rozmawiali, to wydaje się mega fajną osobą. Także ekscytuje mnie to bardzo i jeszcze bardziej ekscytuje mnie to, że pójdziemy wszyscy razem na obiad do Semolino. No, ilekroć jestem u rodziców Andrzeja, to się śmieję do Andrzeja, że powinien puknąć do sąsiada i zapytać, czy tak po sąsiedzku nie zechciałby nam jakiejś takiej karty zniżkowej ofiarować. No, pan Buskar jest sąsiadem rodziców. No, i tak się składa, że bardzo lubimy jego restaurację. Tak. Dobra, koniec kłopot. Lecę.